Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w słowo dzisiejsze to rozumiejcie. Natchnął mnie Pan dzisiaj, by sięgnąć do tekstu oryginalnego. Wiem, że niektórzy to lubią, niektórzy to mniej lubią takie zabiegi, bo denerwują się, że ten przekład polski jest, mógłby być inny, czy bardziej dosłowny, czy bardziej opisowy. Ale o tym mówiliśmy sobie już nieraz. Natomiast w dzisiejszym przypadku owego rozumiecie, warto sięgnąć do tekstu greckiego, bo w oryginale trzeba by powiedzieć, Jezus mówi dokładnie: uczcie się, by wiedzieć, by mieć wiedzę. Na język angielski ten słownik grecko-angielski tłumaczy to learn to know. To learn to know, czyli uczcie się, by wiedzieć. Jeśli źle to interpretuję, to niech mnie ktoś poprawi, ale do mnie to bardzo przemawia, ponieważ no właśnie, ta łaska Boża, o której mówi Jezus, nie jest nam dana raz na zawsze, ale jest nam raczej zadana, jak nieraz mówił Jan Paweł II. Że te dary Boże, dary, talenty, charyzmaty, to wszystko jest nam zadane do naszej pracy, do rozwijania, do pomnażania. Jest nam to zadane, nie dane raz, koniec, kropka i święty spokój, tylko jest nam to zadane. Co więcej, katechizm Kościoła katolickiego uczy nas, że łaska buduje na naturze, czyli to uczyć się, by wiedzieć, czyli to budowanie tej bazy, na której Pan Bóg może oprzeć swoją łaskę, jest szalenie istotne, bo jak ta łaska Boża, mówiąc obrazowo, nie ma się nad czym zaczepić, no to z pustego to i nawet Salomon nie naleje. Więc słuchajcie, trzeba stworzyć tę bazę dla łaski, czyli trzeba się uczyć, by wiedzieć, tak? Trzeba się uczyć, by rozumieć. A w tym na pewno nam pomoże Duch Święty i Pan Bóg nam łaski szczędził nie będzie, więc pamiętajcie, żeby pójść właśnie tą drogą, by uczyć się, by wiedzieć, czyli by rozumieć. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.